Czego Biblia uczy w drugiej księdze Kronik, 13 rozdział, 10 do 12 wersetu. U nas natomiast Pan jest naszym Bogiem i my nie opuściliśmy Go, my przestrzegamy przepisów Pana, Boga naszego, tak więc z nami na czele jest Bóg. Na pewno są to dumne twierdzenia. Czy te słowa nie robią wrażenia? Wypowiedział je król Judy, Abiasz. Serce tego człowieka nie było szczerze oddane Panu, jego Bogu, bo tak czytamy w 1 Królewskiej 15:3. Powyższa mowa została wygłoszona w przeddzień wielkiej bitwy z 10 plemionami Izraela. Wiele rzeczy w wypowiedzi Abiasza było prawdą. Z pewnością wiedział o historii Izraela i Bożych obietnicach. Nie miał problemu z opisywaniem, jak źli byli inni. Z łatwością mówił o wyjątkowym miejscu, jakie Bóg dał jego ludowi oraz o wszystkich rzeczach, które robili właściwie. Podejrzewam, że można by wybaczyć mu delikatne zniekształcenie faktów, gdy mówił o swoim ojcu Rehabeamie. Gdy zakończył swoją mowę, Bóg dał jego wojsku cudowne zwycięstwo nad znacznie większymi siłami Izraela. Więc wyniosłe słowa Abiasza i imponująca mowa ostatecznie się opłaciły. Czy na pewno? Podsumowując bitwę, Biblia mówi: Judejczycy zyskali przewagę, gdyż polegali na Panu, Bogu swoich ojców. Druga Księga Kronik, 13:18. Tym, co przyniosło im zwycięstwo, nie były dumne słowa, ale zaufanie Bogu. Jestem bardzo zaniepokojony, gdy czytam o Abiaszu. Zbyt bardzo przypomina nas, używając właściwych słów i wyrażeń, podkreślając błędy innych i płynnie opowiadając, jak on i jego ludzie zachowali prawdę. Podobnie przechwalał się zbór w Laodycei: bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Ostatecznie liczy się Boża ocena. Do dziś rozbrzmiewają Boże słowa, które wypowiedział w czasach Izajasza. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Izajasza 66:2. Bóg wciąż daje zwycięstwo tym, którzy Bogu ufają. Druga Księga Kronik 13:10. U nas natomiast Pan jest naszym Bogiem.